Jaki był Pani pierwszy kontakt z księdzem Kapołką? Zostałam ochrzczona przez księdza Kapołkę. Również za jego czasów przyjmowałam komunię i bierzmowanie. Proszę nam powiedzieć, jak Pan poznał księdza Kapołkę? Księdza Kapołkę poznałem po roku 1963, kiedy został proboszczem w Czernicy. Kontakty takie nasze były poprzez po prostu już dzieci, synów konkretnie, którzy byli przygotowywani i do Komunii Świętej, i ministrantami byli w kościele naszym praktycznie do 25 roku życia. Kim był ksiądz Kapołka dla parafian i dla mieszkańców Czernicy? I kim może być dla młodego pokolenia obecnie? Na pewno był człowiekiem wyjątkowym. Posiadał pasję, był pasjonatem. Kochał książki, kochał je czytać. Zgromadził duży księgozbiór, uwielbiał fotografować. Dzięki niemu wiele miejsc, osób w Czernicy zostało uwiecznionych. Na pewno był człowiekiem bardzo otwartym, był po prostu jednym z nas, tak? Jednym tutaj z mieszkańców. Więc charakterystyczne dla księdza Kapołki były jego religie, które były w salce katechetycznej i charakterystyczne dla niego było to pamiętam jako dziecko, że siadał na biurku, a ponieważ był niskiego wzrostu, tak, tu o to biurko właśnie jakoś tak się zawsze potykał i kluczami na uspokoili. Oczywiście, co jeszcze było takie śmieszne, co wszyscy powtarzają, że słuchajcie, jak sprawdza obecność, to on nigdy nie patrzył, czy uczniowie są, tylko tak, wołał nazwiska, więc młodzież, czy tam dzieci się tak wyszkoliły, że odpowiadały za innych. Na przykład było tak, Pańczyk, jest Kowol, jest, ten sam odpowiadał, nie? Albo tam jakiś Poroł, jest. I coś tam jeszcze, także on generalnie wszyscy zawsze byli obecni, chociaż połowa powiedzmy była. On po prostu był taki, nigdy nie zwracał specjalnie na to uwagi, ile osób jest, tylko żeby był spokój i żeby byli ludzie zainteresowani tym, co on będzie opowiadał. A jak pan go zapamiętał? Co bym pan cenił? Jakimi szczególnymi cechami się odznaczał? Zawsze człowiek pogodny i taki kontaktowy, że po prostu z każdym człowiekiem porozmawiał, z każdym, do każdego starał się zbliżyć i ten kontakt zawsze był utrzymywany, obojętnie czy to był człowiek mocno wierzący, czy po prostu o innej jakiejś podobaniach. A kim może być dla nas współcześnie? Ideałem i wzorem do naśladowania, szczególnie jeśli chodzi o zamiłowanie do czytelnictwa. Fajnie opowiadał nam na lekcjach religii, zawsze jakieś ciekawostki. A ponieważ był takim pasjonatą, zbierał książki, literaturę właściwie bardzo szeroko rozumianą ze wszystkich dziedzin, począwszy od filozofii, przez religię, geografię, przyrodę, sztukę, której jest bardzo dużo książek poświęconych sztuce, historii. Także książki z wszystkich dziedzin. A jakimi przymiotnikami mogłaby Pani określić księdza Kapołka? Po pierwsze, człowiek niezmiernie skromny. Bardzo otwarty. Radosny. Ksiądz Kapołka to była osoba, z której wręcz biło takie ciepło. I taka wewnętrzna radość. No, oczytany na pewno i charyzmatyczny. Niech nam Pani jeszcze powie, czy Pani zdaniem ksiądz Kapołka zasługuje na miano bohatera i dlaczego? Tak, tak. Więc jak najbardziej zasługuje na miano bohatera, ponieważ ta historia i te opowiastki o nim, one nie gasną, one są cały czas żywe. Ludzie bardzo z pełną energią i z takim
zapałem, z radością w oczach o nim opowiadają, zawsze wracają wspomnieniami. To są uśmiechnięci, radości. Sugerując się z tym, co pani nam powiedziała, proszę powiedzieć, dlaczego pani zdaniem ksiądz Kapołka zasługuje na miano bohatera? Bo naprawdę wiele zrobił tutaj dla mieszkańców Czernicy. Bardzo dbał o to, by młodzież zdobywała wykształcenie. Co uważam w środowisku wiejskim, zwłaszcza wówczas, no było bardzo ważne. Aktywizował środowisko, był takim animatorem kultury, tak? Dbał o to, żeby ta kultura tutaj się rozwijała, organizował wystawy, zabierał szczególnie młodzież na takie wyjazdy, wycieczki naukowe, chociażby do bibliotek. Gromadził książki, kupował książki, ale również bardzo chętnie je udostępniał mieszkańcom, tak? Wręcz no, miał wielkie serce i często obdarowywał mieszkańców różnymi książkami. No miał pasję i zaszczepił ją w wielu ludziach po prostu.